gdybyście mogli przypomnieć, ile wynosi kara za Turów w kontekście Czech, którą Polska musiała zapłacić. Dziękuję. Ja bym pana redaktora chciał, jeżeli pan redaktor będzie uprzejmy, odpowiedzieć na pytanie, bo ja widziałem pana ostatni materiał o Turowie i bardzo pan dużo pisał o błędach rządu. W materiale było bardzo dużo o błędach rządu. Natomiast nie znalazła się jedna informacja, która uważam, że jest istotna, panie redaktorze. Mianowicie taka, że sędzia, która wydała to postanowienie, wpłacała pieniądze na partię, której szefem był Donald Tusk. Jakby pan redaktor był uprzejmy mi i wszystkim widzom wyjaśnić dlaczego. Ja panu wtedy zadałem pytanie, panie pośle. Ale uważa pan, że to nie jest ważne w tym kontekście? Czy jest? Zadałem panu wtedy pytanie, co rząd PiS zrobił, żeby nie dopuścić do sytuacji, z którą dzisiaj mamy do czynienia. Ja panu odpowiedziałem. Pan wtedy nie odpowiedział, panie pośle, więc może to jest ten moment. Znaczy, co rząd PiS zrobił, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której dzisiaj się znaleźliśmy? No to właśnie, pozwólmy tak, ja odpowiem, a potem pan, jak będzie uprzejmy, odpowiedzieć, dlaczego moim zdaniem kluczowa informacja w pana materiale akurat tak dziwnie się nie znalazła. I tak w TVN-ie akurat od lat się dziwnie nie znajduje. Otóż chcę panu powiedzieć, że rząd PiS i tak jak panu wtedy odpowiedziałem, zrobił bardzo dużo, dlatego że podjął negocjacje ze stroną czeską, która zakończyła się skutecznie i dzięki temu ten proces nie został doprowadzony do końca. A teraz jakby pan był uprzejmy powiedzieć, dlaczego pan pominął tą kluczową informację. Ale pan mówi skutecznie czym? Wypłatą kary. Znaczy nie. Porozumieniem. Tym, że funkcjonuje kopalnia i elektrownia. Porozumieniem. Zakończyło się porozumieniem. A teraz jakby pan był uprzejmy wszystkim wytłumaczyć, dlaczego pan pominął tą kluczową kwestię i moim zdaniem okłamuje pan Polaków. Ale to pan twierdzi, że to jest kluczowa kwestia. Kluczowa kwestia jest... Dobrze, pan. Dajmy sobie spokój, panie redaktorze. To jest różnica pomiędzy nami. To jest panie redaktorze, no, wiemy jak działa TVN. Dziękujemy TVN-owi. Prosimy o inne redakcje. Jacek Tacik, Fakty TVN. Chciałbym zapytać o szefa fundacji Dumni z Elbląga. Jest to fundacja, która od ministra Czarnka dostała de facto 3 miliony złotych na zakup budynku i na programy, które miały być skierowane do młodzieży. Okazuje się, jak wynika z kontroli poselskiej, że w tym budynku mieszka szef tej fundacji i de facto z młodzieżą ta fundacja nie ma nic wspólnego. Ale mają siedzibę w mieszkaniu, a nie w hangarze na lotnisku.